Hejka! Często pytacie mnie, jak pakujemy się na trasę i pod filmikami, czy pod naszymi postami są zapytania, jak to w ogóle możliwe, że udaje nam się spakować. Więc dzisiaj postanowiłam zrobić taki szybciutki filmik, pokazujący, jak mniej więcej u nas wygląda pakowanie. Zacznijmy od tego, że mamy o tyle utrudnioną sprawę, że jedziemy na jednym motocyklu, więc do tego baku, do tego kufra pakuję się ja, do tego kufra pakuje się mój mąż. Więc nie mamy zbyt wiele miejsca. Super sprawą jest chyba mój najlepszy zakup w życiu, w dodatku używany. Torba, która zawiera po prostu wszystko, co mi jest potrzebne. Na bokach ma miejsca na wodę. Dużo przegródek, gdzie wchodzą wszystkie potrzebne niezbędności, typu portfel, powerbank. To właśnie, to jest mega ważny powerbank. Już wam pokazuję, jaki mam. Bardzo fajna sprawa. Zawsze w podróży można na szybko naładować telefon, nie ma najmniejszego problemu. Ja mam akurat powerbank RavPowera. Bardzo polecam, są świetne. Druga fajna sprawa, która też w podróży się przydaje i też z tej samej firmy, to jest taka przejściowa. Która ma 6 wlotów na USB. I po prostu ładowanie wszelkiego rodzaju telefonów, nawigacji jest uproszczone, bo podłącza się tylko jeden kabel. 6 wlotów, można ładować co się chce. Dobra, jeżeli chodzi o pakowanie, to w moim kufrze mieści się wszystko, co jest niezbędne. Tak naprawdę ludzie zabierają 1000 zbędnych rzeczy na wyjazd, a wcale nie jest to potrzebne. Z racji tego, że mam jeden kufer, zawsze udaje mi się zmieścić tylko najpotrzebniejsze rzeczy, chociaż też nie zawsze, jak to baba. Komputer, laptop do tego, żeby zgrywać z GoPro, zgrywać z telefonu, kable. Jedna mocno dobrze zwinięta kurtka przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa. Laptop dzielimy na pół, hop. Z drugiej strony ręcznik z mikrofibry, żeby szybko się wycierało. Tu akurat okularki jakieś do narkowania. Pudełeczko czy woreczek. Miałam zestaw takich woreczków podróżniczych. Ze wszelkiego rodzaju lekami. Paracetamol na alergię, amol do dezynfekcji, plastry, nie plastry. To wszystko jest w jednym woreczku. Więc to ląduje na samym dole. W nadziei, że nie będzie potrzebne używanie tego. Teraz tak, jeżeli chodzi o ciuchy, nie za dużo, spodenki, jedna bluza z długim rękawem, dwie pary, trzy pary spodenek krótkich, moje ukochane haremki, dresy, dwie, trzy pary koszulek, tu akurat raz, dwa, trzy koszulki, na krótki rękawek, tu na ramionczkach, tu ja coś tam na plażę, dwie pary butów, sandały, i japonki pod prysznic, żeby nie śmigać pod prysznicem na bosaka. I dodatkowa torba z bikini, gatki, skarpetki. Kosmetyczka, w której niezbędne rzeczy, czyli krem, żel pod prysznic, szampon, coś do opalania, maszynka, pasta do zębów, szczoteczka. No i oczywiście buf, który idzie i na szyję, i do nakrycia poduszki. Jest, służy za poszewkę. Tu mamy namiot. Który jest cały czas na górze naszego kufra. A na drugim kufrze, w tym niebieskim, wodoodpornym, mamy materac, koc, śpiwór, no i poduszki. I te dwie rzeczy są na wierzchu, nie zajmują nam miejsca w naszym bagażu. No i w sumie to by było na tyle. Mamy jeszcze dodatkowo coś takiego.
co się nazywa tank bagiem. Na samej górze jest mapa z zaznaczonymi naszymi trasami. Natomiast w środku też wszystkie niezbędności, czyli różnego rodzaju zabezpieczenia, kable, o, papier jeden, papier drugi, chusteczki. Wszystko, co jest potrzebne, jest wtedy pod ręką i nie ma problemu z znalezieniem na to miejsca. Kaski. A tu co jest? Aha, a tu jest jeszcze moja torba, którą właśnie muszę dopakować z elektroniką, czyli kable do ładowania, przejściówki w razie, jeżeli są potrzebne. No i to byłoby na tyle. Nic nadzwyczajnego nie ma, żadnych zbędnych rzeczy, żadnych tysiąca pomadek czy innych tuszów do rzęs, bo to w trasie nie jest nam potrzebne, a bardziej potrzebujemy rzeczy praktycznych. To na tyle. Dobra, teraz mniej więcej jak to wygląda w praktyce, czyli w pakowaniu. Jedna część, jak mówiłam, laptop to jest moja przedziałka kufra, ręcznik, tutaj wszystkie duże ciuchy, kabel od laptopa lekki, kurtka przeciwdeszczowa. I teraz lecimy dalej. Czyli dopakowuję skarpetki, gacioszki i inne takie. Na dół sam, o. Na górę leci. Dobra. I teraz następna kosmetyczka z moimi kosmetykami wszystkimi. Na górę. Dobra. I elektronika. Czyli torba z elektroniką. Co warto dodać? Powerbank trzymam zawsze w tej torbie, którą zakładam sobie na brzuch. Albo na tyłek, raczej na brzuch, bo między mną a Markiem jest zawsze jakaś odległość, jak jedziemy, więc wygodniej mi to ją trzymać z przodu. Powerbank ma pojemność ponad 24 tysiące tych miliamperów i pozwala naładować mi telefon około 8-9 razy, więc to jest po prostu rewelacja. Mam, więc on jest dosyć wymagający, jeżeli chodzi o baterię, dosyć dużo jej zużywa i dosyć dużą ma. Więc 8 razy naładować iPhone to jest naprawdę super. Co jeszcze? To już chyba wszystko. To już jest upakowane. Teraz będę kładła pokrywkę i już jest w sumie zamknięte. Całe moje królestwo na 2 tygodnie wyjazdu. A, jeszcze. Jedne budki. I drugie budki. I na górę. Na moim kufrze akurat jest góra z namiotem. Zaraz muszę założyć, hop. O. No, załóż się. Dobra. Klik. Klik. Założone. Kilka słów o mojej torbie, którą uważam po prostu za najlepszy zakup. W dodatku kupiłam ją używaną na eBayu. Ma bardzo dużo kieszonek. To jest świetne. Pozwala założyć ją sobie na brzuch czy tam na plecy jako nerkę. A dodatkowo ma też strepa, który pozwala na noszenie jej jako torby. Jest bardzo pojemna. I pozwala mieć na podorędziu wszystko, co jest nam niezbędne. Czyli jakieś dodatkowe końcówki do motocykla. O, to jest całkiem fajna sprawa, bo proszę bardzo, USB do motoru, klik, klik, wkładamy i możemy już coś ładować. Okulary przeciwsłoneczne, powerbank, coś z czym się nie rozstaje, jestem od tego uzależniona do dezynfekcji rąk. Bo niestety w podróży jest to potrzebne. Chusteczki do higieny, GoPro, gdzieś tutaj jest. Jest na dole. Tak, spodziewałam, że nie chcę już wyciągać. Jest tam GoPro, jest powerbank, portfel. Więc taka torba to jest po prostu niezbędnik. Polecam każdemu gorąco. Świetna sprawa.
kolejną fajną sprawą w naszym pakowaniu są specjalne siatki. O, takie siateczki. Które montujemy do naszego kufra. Mamy dwie. Dzięki temu wszystkie małe gadżety mogą być poprzypinane. Przypinamy coś z jednej, z drugiej strony. Tutaj na dole na takich tych. A na górze z tej strony. Z jednej, z drugiej strony. Dzięki temu na przykład rękawiczki mogą być trzymane, albo, co się super sprawdza w przypadku brudnych rzeczy. Zanim upierzemy brudne rzeczy, to je tutaj trzymamy, żeby nam nic w kufrach brzydko nie pachniało. O! Tak to wygląda w całej okazałości. Kufry, jeden, drugi, główny, obsiadkowany. Jedziemy. A, jeszcze moja torba. No i lecimy już dalej w trasę, więc się żegnam. Pa!